Golden Marketing Conference to jest konferencja, która w tym roku opiera się na takich dwóch nurtach. Z jednej strony innowacyjność, narzędzia, technologie, a z drugiej strony humanizacja, czyli człowiek po prostu. Co w Twojej opinii dzisiaj w marketingu w dotarciu do klienta jest ważniejsze? No, bardzo trudne pytanie, natomiast wydaje mi się, że jak zwykle w takich sytuacjach utrzymanie balansu jest kluczem. Trudno mówić o innowacyjności w sytuacji, kiedy mamy kompletną dehumanizację przekazu. Klienci bardzo sobie cenią jednak jakiś feeling, że gdzieś tam jest ten człowiek, tak? W naszym przykładzie paczkomatu wydawałoby się, że to jest bardzo odhumanizowana usługa i bardzo odhumanizowany serwis. Dlatego wprowadziliśmy elementy przekazu, które czynią go bardziej przyjaznym dla użytkownika, więc na pewno innowacyjność, ale innowacyjność gdzieś zawsze przepleciona z czynnikiem ludzkim. A powiedz, bo ty jesteś osobą, która jest kojarzona jako szef pracodawca, który wynagradza ponadprzeciętność. Co to jest według Rafała Brzoski ta ponadprzeciętność w pracy? Ponadprzeciętność paradoksalnie sprowadza się do kilku bardzo prostych elementów. Ja bardzo sobie cenię pracę, współpracę i to nie tylko na linii pracodawca i pracownik, ale również partner-partner. Cenię sobie ludzi, którzy po pierwsze wiedzą, co chcą osiągnąć w danym przedsięwzięciu, czy to jest firma, czy to jest własny projekt, czyli mają jasno sprofilowany i sprecyzowany cel. B, za wszelką cenę do niego dążą i nie odpuszczają nawet wtedy, gdy coś się nie udaje. I C, wkładają w to cały swój czas, serce, motywację, nie ma dla nich nic ważniejszego niż osiąganie właśnie tego celu. Wtedy mamy do czynienia z kombinacją takich czynników, które bardzo trudno, no kogoś takiego trudno zatrzymać. Ja cenię sobie współpracę z takimi ludźmi. W tym, co robi, trudno tak, zatrzymać. Oczywiście. To jest takie naturalne dążenie do sukcesu. Absolutnie wtedy. Tak. Czyli jak ty to mówisz, przychodzę nie do pracy? Nie do roboty, tak. Przychodzę nie do roboty, przychodzę do pracy. Tak. Dla mnie ludzie młodzi, ambitni, pracowici, uczciwi, z jasną wizją tych celów, które są takim głównym driverem nas wszystkich, to ludzie, którzy są najbardziej wartościowi. Jeżeli jeszcze za tym idzie jakiś efekt historyczny, osiągnięcia, które są takim dowodem skuteczności, bo można mieć świetne pomysły, natomiast egzekucja kuleje. Mnóstwo firm, mnóstwo startupów, świetne pomysły, świetne wizje, tylko zerowy track record historyczny, to ludzie, którzy dowożą z założenia, są naprawdę partnerami moich marzeń. To nawiązując jeszcze do Golden Marketing Conference, innowacyjność, humanizacja, człowiek, narzędzia. Są firmy, które korzystają z awatarów. Do pewnego momentu automatyzacja zastępuje nam ten kontakt po drugiej stronie, gdzie człowiek rozmawia z nieczłowiekiem. W którą stronę to idzie Twoim zdaniem? Awatar czy człowiek jednak? Powiem szczerze, byliśmy jedną z pierwszych firm, która w Polsce zaczęła używać awatara i to było jakieś 4 lata temu. Byliśmy jednym z pionierów i nie robiliśmy tej aktywności dlatego, żeby zastąpić człowieka. Robiliśmy to po to, by wyróżnić swój brand, swój serwis, bo wtedy był to bardzo fancy sposób na to, by przyciągnąć uwagę użytkowników. Moim zdaniem awatar jako wsparcie tak, jako poboczny kanał tak, jako jedyny nie. I to jest moim zdaniem przekaz, przynajmniej na dziś. Ta sztuczna inteligencja jeszcze jest daleka od tego, by być nawet zbliżona do prawdziwej ludzkiej. Nie ma większej frajdy niż ten kontakt. Absolutnie, tak. Prawda? To zapytam Cię jeszcze na koniec, jeśli mówimy o wyróżnianiu, to teraz zapytam o wyróżnianie człowieka. Czym dzisiaj powinien się wyróżniać człowiek w biznesie, tak by budować silną markę? Co jest najbardziej wartościowe? Myślę, że trzeba mieć odwagę mówić to, co się myśli. Paradoksalnie, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, zwłaszcza w Polsce, bardzo wiele osób nie mówi tego, co myśli, tylko to, co jest poprawne, czy to politycznie, czy mainstreamowo. I dzięki takiemu podejściu prawie zawsze jest się w opozycji do mainstreamu, czy też do większości. Kontrariańska zasada mówi, że większość prawie zawsze się myli. Więc z założenia ludzie, którzy są po drugiej stronie i mają odmienne zdanie, się wyróżniają i tak budują swój własny personal branding. Czyli dużo odwagi mamy życzyć absolutnie uczestnikom tak. konferencji, absolutnie która będzie w listopadzie. Tak. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.